Oj, witam was wszystkich z tej strony, to znowu Hudson Maverick. Hello! Oh, you fucker. Take this! Tu. I wanna... Get the fuck out, dude. Jedna taka rzecz. Po pierwsze... Nie wiem, gdzie mam spierdalać. The fuck out, dude? Are you fucking kidding me? Nie no, nie działa maskowanie zbytnio. Główny cię... Ciao. A, dobra, tam mam uciekać. No to było trzeba mówić od razu. Serio, jakbym wiedział, że mam uciekać, no to bym uciekł, nie? A nie, nie także. No i tak, kiedy jest to mniej więcej testowe sprawdzenie mikrofonu, ustawienie mikrofonu, więc nie wiem jak on będzie trybił. O, jakiś skurwiel duży. Nowa muzyka, no... Fajnie. O, co tak miało być? Zakażenie powstrzymane. No. Od razu wam powiem, nie wiem dlaczego tak przerywa ten dźwięk. Jakieś wiksy się dzieją. No. And what? And. No i tak jak mówię, to jest trochę inne ustawienie mikrofonu. Zwiększyłem sobie ilość decybeli do 10. Wydaje mi się, że jest lepiej mnie słuchać, ale to nagram pół godzinki Crysisa i później pół godzinki Singularity, ale po tych pół godzinkach z Crysisa sprawdzę jak to trybi. Przepraszam. Jak będzie trybić dobrze, zostaniemy przy tym. Jeżeli będzie trybić jakoś dziwnie, no to najwyżej w Crysisie zmienię już to po prostu normalnie. I nie wiem jak z dźwiękiem, czy tutaj nie jest jakoś za głośno to wszystko zrobione. Na Linkshan teoretycznie wciąż jest tajną mistrzą USA. Prorok, będziesz moimi oczami i uszami. Utrzymanie członków drużyny przy życiu za wszelką cenę to poczucie lojalności, które doskonale rozumiem i pochwalam. Przede wszystkim masz jednak wrócić do mnie. W miarę możliwości dostarcz mi próbki. Jeśli ci się nie uda, wróć w jednym kawałku i zdaj raport. Okej. Najważniejsze są teraz dane. Nanosystemy. Ale mamy już bardzo niewiele czasu. Pora, aby rasa ludzka w końcu się obudziła. Nowa retrospekcja. Nice. Powiem wam tak, szczerze bym chciał już skończyć tego Crysisa i Singularity najlepiej, ponieważ mam dwie nowe serie, które zajebiście bym chciał nagrać. Mianowicie numer 1 Condemned Criminal Origin, numer 2 Assassin's Creed 1. Jeżeli by się wam oczywiście podobał Assassin's Creed, ponieważ ja kupiłem sobie ostatnio książkę i jest zajebista i chciałbym strasznie zagrać tę gierkę. Podejrzewam jednak, że nie miał o mnie nic dobrego do powiedzenia. Ale mamy teraz na głowie... Trudne sprawy. Musimy cię uzbroić i we wszystko wtajemniczyć. No Stefanie, tylko żeby fabuła tak szła. Stoisz właśnie tuż obok zwyrodniałego serca tutejszej biurokracji. Cześć. Wydawałoby się, że wyrzucenie stąd wszystkich polityków poprawi nieco... Wow, patrzcie. Okay. Wierzyć na słowo. W końcu na zaufanie trzeba sobie zasłużyć. Jasne. Idź i sam się przekonaj. Okej. Okay. Pomogę ci najlepiej jak potrafię, ale musisz przebić się do tego brudnego, zwyrodniałego serca.
Znajdziesz tam coś. Czekam na Krazisa trójkę, jak dziecko na ten, na... Na... Dobra. Na prezent jakiś, naprawdę. Jeb, 360 no-scope. Do Roya? Oj, przepraszam, do Roya? Myślałem, że do Roya. O, o, o! Gdzie jest to wejście? O Jezus, no nie znajdę go. Oj, oj, ale chyba tutaj. Coś, jak myślicie? Bo mi się wydaje... Nie, niemożliwe, żeby to było takie łatwe. Mówię, macie. Urwa, no. No twoje dzieci, no suko. Nie mogę cię zastrzelić, więc... No wziął, no i chuj, no, co mnie to... Jesteście chorzy ludzie, ej. No kurwa, maksuję ten... Bo nie słyszycie jak maksuję, chociaż nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja tak jak mówię, jest to... Tak jak mówię, to jest testowe. Testowe nagranie. Wy ocenicie oczywiście. Yes. Który tu się... A, dobra, V. Zajebiście, już myślałem, że... Get the fuck out, dudes. Guys, motherfuckers. Jeb, jeb! Wyrwij chwasta! Jasne. Z milionami żyjących trucheł. Teraz już wiesz, w jaki sposób wyewoluowały cepidy. Likwidują nas, wykorzystują zwłoki. Ograniczają oddziaływanie na środowisko do minimum. To naprawdę niezwykłe. O, jaki fajny. O, wow, pamiątka. Kurwa. Wyrwałem chwasta. Tak, jasne. O, kocham amunicję. Tylko na co ona nam będzie? Tu. Dawno nie nagrywałem Crysisa, a właśnie czytałem, że niektórzy z was chcieliby Crysisa, żebym już nagrał. No wiecie jak to... Ale to po trochę mongolskie, szczerze powiem. Wiecie jak to jest z tym nagrywaniem, nie? Człowiek myśli, że spokojnie sobie nagra. A tutaj później się okazuje, że... Tam zresztą w Minecrafcie o tym mówiłem. O kurwa, coś mnie gryzie. Cepit mały. Roju. Do Roya idziemy. Idziemy do Roya, do domu. Welcome! Honey! Maskowany marszal. No mamy rakietnicę, nie? Ale... Co to kurwa jest? Czy mogę wymienić? Ej, bo ja chcę tą broń wymienić. Lol. No nie no, nie... A, czy... Nie no, poczekajcie. Jaki jest kurwa tego deal? Już zapomniałem jak się... Ja jebie. No i wywaliłem karabin. No i zajebiście. Bo te karabiny znikają, nie? Chociaż dobra. Niekoniecznie to będzie takie złe, chociaż nie ma zbytnie magazynków. Kurwa, ile to jest? Dobra, maskowanie.
Skurwysyn. Oj, powiem wam, że kał. Oj, kurwa mać. Welcome to the jungle. We got fun and games. Może tak to nazwę. Ten odcinek. Welcome to the jungle na 100%. Jakie poużywanie bezpieczeństwa? Ty mnie nie chcesz widzieć, gościu. Wypierdalaj. Fuck out. No, amunicja pełna, no. A mi się wydaje, że nie. Jakieś niebezpieczeństwo, jakieś wiksy. Niski poziom energii. No to wolę nie mieć tego maskowania, wolę uciekać, tak szczerze. Bo zbytnio mi się tutaj nie chce z nimi bawić. Szczególnie nie z shotgunem only. Bo shotguny są dobre, wiadomo, ale... Nie zawsze, nie zawsze. Na przykład w takim Singularity shotguny są pałe. O, mamy to. Kurwa. Sprzęcie wojskowym na ulicach. Sprzęcie poza jakąkolwiek kontrolą. Ludzie ze śródmieścia przemieszczają się przez blokadę medialną. Mają dla nas straszliwe wieści. To był taki robot jak z jakichś Gwiezdnych Wojen czy Wojny Światów. Miał trzy nogi i piszczał przeraźliwie. Nie pierdam. Mordują wszystkich. Po prostu ich fajne. Z celownikiem? Inny. Okej. Okay. Możemy iść z tym, no. O, wow. A to jest popieprzone tutaj. Sugerowany test taktyczny. Wow, ale tu jest niczym w Projekt Monster. Jeżeli widzieliście ten film, to... Fragmenty budowli obcych. No chuj. Statek, który został dziś zestrzelony przez pilotów Lugarda, musiał nawrócić. Zobaczcie, czy w pobliżu ma czegoś, co przypomina wieżę. Nic, kościu, nic, co przypomina wieżę albo silos. Nic, ja nie widzę nic. Ale klocuch. Powiem wam, że... Ta pościgowa muzyczka jakoś mnie nie ciągnie. Jeżeli mnie lubią, nie, czy coś, ale... No nie, gościu. Celuj, 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 celuj. Ich jest tam od zarąbania, jak... Poczekajcie, ja tu mam jakiś zbieg. Znajdź wejście do rdzenia, dokonaj infiltracji struktury obcych. Co kurwa? Po polskiemu do mnie, po polskiemu! Ej, gościu, gościu, ej, gościu. Ale ten broń ma kurde moc. Jak chuj. No tak, ale kurwa, więcej, 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 naprawdę. Co mamy tutaj dokładnie za bronię? Okej. Styknij energię, błagam. Widzicie, nie musimy się wdawać w walkę tak naprawdę, bo przegramy walkę. Jeżeli z nimi będziemy teraz walczyć, to spokojnie dostaniemy w pierdol. No, zajebiście. No, zawsze możemy.
Co tak, jak ten rozjebany budynek? No widzisz, no to było fajnie. Dosyć tak pociesznie. Ty ze gości pewnie siedzisz, popijasz kawkę. Ja popierdzielam przez jakieś dziwne miejsce. Ale patrzcie, bez walki da się przejść jednak w tej grze. Przynajmniej jedno miejsce. Zostały jeszcze 4 minuty. Na maskowaniu spokojnie, wolniutko. Idziemy sobie. To mi się wydaje, że już maskowanie się aż tak nie przyda, bardziej się sprzyda. No nie, już nie, bo już nas nie widzą. To są niby obce, ale bez okularów są zjebani. Punkt kontrolny, no i zajebiście. No i chuj, no nie ma tu nic. Czy ten marszał będzie miał... Nie, to ja wolę zamaskowanego, jest tak szczerze. No i co? O kloca chodzi? Muszę z na dół jakoś czy jak? Czy co? Kurwa mać. Lol, trochę podupcony. Co? What the fuck? Manda za szybką jazdę. Dobra, wejdziemy tędy. No nie słuchajcie, no to ja się z wami żegnam. Słyszymy się w kolejnym odcinku, więc do usłyszenia, no czekamy.